Państwa. Moim gościem jest Radosław Majdan, były reprezentant Polski, były zawodnik Pogoni Szczecin, między innymi Pogoni Szczecin i Polonii Warszawa, aktualnie dyrektor do spraw marketingu Polonii Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No właśnie, grał Pan w wielu klubach, to była Pogoń Szczecin, była Wisła Kraków, była Polonia, były również ligi zagraniczne, między innymi grecka i turecka. Z którym, jestem ciekaw, z którym z tych klubów Pan się najbardziej identyfikuje? No jestem urodzonym szczecinianinem. Jako dziecko, jako młody mieszkaniec Szczecina zawsze marzyłem, żeby grać w Pogoni. Udało mi się to i w tej Pogoni, patrząc od momentu, kiedy rozpocząłem, czyli od wieku młodego chłopaka trampkarza, bodajże, nie wiem, 10 czy 9 lat, poprzez 20 ponad lat byłem reprezentantem Pogoni Szczecin, w związku rzeczywiście ten klub jest taki no, najbliższy mojemu sercu, z którym mogę się identyfikować, bo jest to klub z mojego miasta, jest to klub, któremu kibicowałem, ale oczywiście kluby, w których grałem później, czy Wisła Kraków, gdzie spędzałem naprawdę chyba jedne z najlepszych chwil mojej kariery, zdobywając Mistrzostwa Polski, grając w europejskich pucharach, czy Polonia Warszawa, na której stadionie dzisiaj się znajdujemy, w której zakończyłem karierę, która, że tak powiem, dała mi to sportowe życie po życiu. Tutaj pracowałem jako trener bramkarza, jako dyrektor sportowy. Dzisiaj wracam do Polonii z spółką akcyjną i jestem dyrektorem do spraw marketingu, także no już 8 rok w Polonii będę pracował. Także ten klub na pewno też bardzo istotną rolę odegrał, nie tylko w moim życiu sportowym, ale w ogóle w mojej egzystencji. Wróćmy do Pogoni Szczecin, bo Ty zapisałeś się w historii tego klubu nie tylko jako znakomity bramkarz, ale również kibice Cię miło wspominają. Mam tutaj na myśli słynną sytuację podczas meczu ze Śląskiem Wrocław. Możesz przybliżyć, opowiedzieć tą historię naszym widzom? Tak, nawet mam w związku z tym puchar, który dostałem od kibiców. No była sytuacja, kiedy graliśmy na meczu wyjazdowym i któryś z kibiców właśnie miejscowej drużyny zerwał flagę naszym kibicom, taką dużą flagę sektorową z płotu. Gdzieś tam się, że tak powiem, czając do tego, przygotowując ten atak, można powiedzieć, no bo wiadomo, barwy dla kibiców są niesamowicie ważne. Akurat była przerwa w grze i on przebiegał gdzieś za moją bramką. Ja wybiegłem, wyrwałem mu tą flagę, jak to się mówi, odniosłem ją naszym kibicom, co w ich oczach bardzo im się spodobało. Tydzień później, kiedy graliśmy mecz w Szczecinie, dostałem puchar, podziękowanie. No tak patrzę dzisiaj z perspektywy czasu, bo to troszeczkę też nieodpowiedzialne, bo kibice miejscowej drużyny mogli różnie zareagować, ale wtedy jakoś był to impuls, bo ja, tak jak mówię, byłem związany z Szczecinem, więc to było, zdawałem sobie sprawę, miałem świadomość, jako że miałem kolegów kibiców, że w ogóle zawsze, nie tylko w Pogoni, będąc w każdym kolejnym klubie, ja wydaje mi się bardzo dobrze rozumiałem specyfikę bycia kibicem każdej drużyny, jak to jest dla nich ważne, jakie to jest przywiązanie, jak trzeba mieć charakter, że to rzeczywiście jest ich życie, niejednokrotnie z narażeniem własnego zdrowia to robili, więc ja bardzo mocno to szanowałem i w tym momencie gdzieś tam zadziałał impuls, instynkt i rzeczywiście. Pamiętam jeszcze sytuację jedną, kiedy wracaliśmy kiedyś też z naszymi kibicami z meczu wyjazdowego z Olsztyna i gdzieś w lesie, w środku Polski, któryś z kibiców też jakiś drużyny nacisnął hamulec bezpieczeństwa i z lasu wybiegło około 200 osób z kijami bezbolowymi, z łańcuchami, z kamieniami, obrzucali nam całe pociągi i dość mocno wtedy pobili naszych kibiców, których było bodajże tylko 10 i też gdzieś tam pamiętam, jak policja chciała interweniować, wyprowadzając jeszcze naszych kibiców, chcieli aresztować, to z Robertem Dymkowskim stanęliśmy mocno w ich obronie, aż tak mocno, że chcieli zabrać wtedy nas. Także generalnie ja rzeczywiście byłem mocno związany z Pogonią Szczecin i takich sytuacji miałem więcej. Generalnie wydawało mi się zawsze, że zawsze też tak chciałem być, żeby nie byłem czy w Pogoni, z racji oczywiście urodzenia, wychowania i przywiązania do barw klubowych, ale też później, nigdy nie byłem jakimś najemnikiem, nie byłem zawodnikiem, który pojawia się w klubie tylko po to, żeby zagrać mecz i zrobić to, co do niego należy, ale, że tak powiem, życie klubu, szacunek dla kibiców zawsze było i to zupełnie szczerze dzisiaj mogę to powiedzieć, bo jestem po karierze mojej sportowej, ale zawsze tam, gdzie byłem, starałem się jakoś z tym integrować, po prostu wiedząc, że no my bez nich po prostu no nie znaczymy wiele, tak? Że jednak esencja sportu to kibice, którzy robią atmosferę, którzy tak jak powiedziałem, no czasami również narażają swoje zdrowie, bo wiadomo, jakie są w niektórych miastach relacje między kibicami, czy jeżdżąc na mecze wyjazdowe, dzisiaj oczywiście już zdecydowanie nie w takim stopniu, ale jeszcze za moich czasów to burdy na stadionach czy poza nimi zdecydowanie częściej się odbywały. No w związku z tym zawsze starałem się jednak, że tak powiem, wspierać ich nie tylko będąc zawodnikiem klubu, ale w jakichś akcjach, czy w jakimś życiu kibicowskim również.
Najpiękniejszy moment w twojej sportowej karierze. Ja typuję, że mecz Polska-USA na Mistrzostwach Świata. Miałem ich kilka, bo tak ciężko wybrać taki jeden ważny. Pamiętam, że coś, czego nigdy zapomnę, to był debiut przeciwko Jagiellonii Białystok właśnie w Pogoni Szczecin w Pucharze Polski. Kiedy pierwszy raz tak naprawdę tak pokazałem się przed szczecińską publicznością i nigdy tego meczu nie zapomnę, mimo że było to bardzo, bardzo dawno. 89 rok? Chyba tak. Chyba tak, już nawet nie pamiętam. Na pewno oczywiście debiut w reprezentacji Polski przeciwko Hiszpanii w Kartagenie. Później mecz oczywiście na Mistrzostwach Świata. Postawmy kropkę przy tym debiucie, bo jeśli się nie mylę, to było 3-0. To dla bramkarza musiała to być trudna sytuacja. Chociaż to był mój udany mecz. Nie mieliśmy tam szans, my byliśmy dopiero formowanie drużyny. To była ta reprezentacja, którą tworzył Jerzy Engel i to był pierwszy mecz Jerzego Engela i ludzi, których powołał. Tak naprawdę to była szeroka gra, teraz pośród dopiero której selekcjonował następną grupę ludzi, znaczy grupę ludzi, która podejmie rywalizację z tymi piłkarzami, którzy grają za granicą, więc wtedy było nas trzech bramkarzy, z tych trzech wybierał tylko jednego, który będzie rywalizował z Jurkiem Dudkiem, który oczywiście miał miejsce w reprezentacji, i Adamem Matyskiem, także to był ten mecz, mimo porażki 3-0, to muszę powiedzieć, że udało mi się, że tak powiem, przekonać. Jak sobie przypominam teraz ten mecz, to chociaż było 3-0, to pamiętam, że ty byłeś chwalony jednak po tym spotkaniu. Tak, no zdarza się. Mogło być więcej. Tak, zgadza się, dlatego też mówię, że właśnie przez ten mecz, czy dzięki temu meczu przekonałem trenera Engela, żeby stawiał później w tych powołaniach na mnie i powołał mi na Mistrzostwa Świata. I na tych mistrzostwach zagrałem, także no to też było takie zwieńczenie młodzieńczych marzeń. I pamiętam, jak przyjechaliśmy do Korei, jak zaczął się turniej, oglądaliśmy pierwsze mecze, to tak sobie pomyślałem, że no nie spodziewałbym się kiedyś, będąc nastolatkiem, że oglądając mistrzostwa w Hiszpanii, 82 rok, bo to są pierwsze mistrzostwa, które pamiętam, czy później Meksyk, Włochy i kolejne, że będę miał kiedyś przyjemność, możliwość reprezentowania naszego kraju na tak wielkiej imprezie. Także zawsze w ogóle przy okazji reprezentacji to takim wyjątkowym momentem był dla mnie hymn. Że tak powiem, myślę, że każdy, kto przeżył bycie reprezentantem Polski, to myślę, że ten hymn, który gra się na boisku, który spowoduje, że wtedy ta satysfakcja, że takie to poczucie spełnienia, że w tym momencie jesteśmy reprezentantami naszego kraju, jest bardzo mocno przyjemne i bardzo takie nagradzające za trud, wysiłek, ból niejednokrotnie, no bo kariera sportowa oczywiście łączy się nie tylko z przyjemnością, ale są też te inne czarne, ciemniejsze strony. No i właśnie o te ciemniejsze strony chciałbym też zapytać. Jest jakieś takie spotkanie, które szczególnie niemiło wspominasz, jakąś taką największą swoją sportową porażkę na boisku masz? Mam parę takich momentów generalnie. Na pewno było z jednej strony to, że nie zdobyliśmy z Pogonią mistrza Polski za kadencji prezesa Sabriego Begdasa, który stworzył fantastyczną drużynę o bardzo dużym potencjale sportowym. Zajęliśmy wtedy drugie miejsce, Wisła zdobyła mistrzostwo. Szkoda, bo była obliczona szansa, a ja zawsze chciałem zdobyć mistrzostwo w Szczecinie i nigdy mi się nie udało. Później to na pewno nie wyjście z grupy podczas Mistrzostw Świata też nie było nam mimo wszystko. To była nasza duża porażka. I z Wisłą Kraków nie zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. Kiedy Słynny mecz w Atenach z Panathinaikosem. Tak, gdzie wygraliśmy pierwszy mecz 3-1 na stadionie na Remimonta i tam przegrywając 3-1 sędzia nam nie uznał bramki prawidłowej na 2-2 przy stanie 2-1 dla Greków. Nikt do dzisiaj nie wiem, dlaczego to zrobił. Później oni strzelili nam na 3-1. Później Radek Sobolewski dostał czerwoną kartkę. W 10 już nie byliśmy w stanie w dogrywce. Przegraliśmy 4-1. Także to była chyba taka jedna z największych porażek, bo ta Liga Mistrzów była już o krok, a przez te lata, bo to już było wiele lat temu, do dzisiaj żadna z polskich drużyn w tej Lidze Mistrzów nie zagrała. Trochę chyba właśnie sędziowie nam nie sprzyjają. Teraz Lech nie tak dawno grał. Śledzisz z pewnością rozgrywki ligowe. Twoim zdaniem ta czerwona kartka należała się naszemu zawodnikowi? No wiadomo, że w takich przypadkach jest to interpretacja sędziego. My patrząc na to z perspektywy, wiadomo, Polaków, jest to mimo wszystko trochę tendencyjne zdanie. No wydaje mi się, że jednak ten sędzia troszeczkę się zagalopował. Z tym, że przepisy mówią no jednoznacznie, jeżeli zawodnik przeszkodzi zawodnikowi strzelić bramkę, czy wybija piłkę z pustej bramki ręką, to ta czerwona kartka mu się należy. Wydaje mi się, że no, to nie... Z tyłu trochę były. Było to zderzenie zawodników. Nie był to faul z premedytacją. Bardziej by wynikał może właśnie z tego, że zawodnik już był rozpędzony i tutaj myślę, że sędzia powinien no, na tyle szybko, ale niemniej jednak trafnie podjąć decyzję, że tej czerwonej kartki powinien nie dawać. Natomiast jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej, czy sędziowie nam sprzyjają. Nam mówię jako polskim klubom grającym w europejskich pucharach. Pamiętam, jak wracając już do swojego życia i do swojej kariery i tego wspomnianego meczu z Panathinaikosem, wtedy wydawało mi się, że absolutnie nie, bo my jako Wisła nie byliśmy żadnym partnerem ani dla UEFA, ani dla reklamowania czy potencjalnego sprzedawania reklam, chociażby w kraju Grecja, gdzie na Panathinaikos przychodziło 70
75 tysięcy na stadionie olimpijskim był od początku do końca, czyli całą fazę grupową, stadion był zapełniony, plus wpływy z reklam, plus to, że Panathinaikos w tej Europie już grywało lat, a my dopiero pukaliśmy do jej drzwi, to wydaje mi się, że sędzia kompletnie nie był zainteresowany tym i wydaje mi się, że on nieprzypadkowo się pomylił, nie uznając tam bramki, czy czekał tylko na okazję, żeby któremuś z nas dać czerwoną kartkę. I to nie jest to, że zrzucamy winę, bo oczywiście my przegraliśmy i w tym momencie no, największe pretensje mieliśmy do siebie, ale w tym momencie, kiedy na wyjeździe strzelamy, bramka sędzia nam nie uznaje, no to ile trzeba strzelić bramek, żeby mecz wygrać. Także wydaje mi się, idąc dalej tym tokiem, że dzisiaj pewnie to już jest troszeczkę inaczej, ale przez lata no, Polska była gdzieś tam, no, powiedzmy, w trzeciej lidze europejskiej pod względem stadionowym, pod względem potencjału klubu, sponsorów i te kluby, które gdzieś tam zakorzeniły się w Lidze Mistrzów, one już tam były jak u siebie w domu, a my dopiero byliśmy jako gość, który puka. Dzisiaj już zmienia się pod względem infrastruktury, pod względem oczywiście kibiców, firm, które inwestują w sport w Polsce, zdecydowanie to się zmienia, ale jeszcze postrzeganie klubów czy potencjał sportowy zdecydowanie, że tak powiem, no, nie nobilituje nas do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy w tej pierwszej lidze. Na razie do niej gdzieś tam czekamy grzecznie w kolejce. Czyli aktualnie mówię, że byliśmy wtedy w trzeciej lidze, teraz jesteśmy już w drugiej? Nie jesteśmy w pierwszej, jesteśmy na zapleczu. Jesteśmy na zapleczu, no, patrząc na to, jak polskie kluby radzą sobie w Lidze Europy, no, z jednej strony nie napawa to optymizmem, bo rzeczywiście no, są jeszcze dużo lepsze te trzecie, czwarte drużyny w takich ligach jak nie wiem, już nie mówię Hiszpania czy Anglia, ale Włochy, czasami właśnie Holandia czy Francja, to przegrywamy też ze Szwajcarami, jak się okazuje, mam na myśli oczywiście Lecha Poznań. Aczkolwiek no, Legia całkiem przyzwoicie radziła sobie w ubiegłej fazie Ligi Europy w rozgrywce grupowych, z której awansowała. Także no, dobrze by było, żeby takich drużyn było w Polsce 3-4, które rzeczywiście tych punktów będą zbierały i też postrzeganie polskich klubów. Bo już reprezentacja w Europie i nie tylko w świecie jest postrzegana, wydaje mi się, bardzo pozytywnie. Jesteśmy liderem grupy, więc fajnie jakby za tym poszły nasze kluby ligowe. Jakbyś mógł porównać futbol polski, polską ligę z ligą grecką, turecką? My jesteśmy już na ich poziomie, czy jeszcze nam trochę brakuje do nich? Liga grecka i turecka łączy się tym, że mają trzy wiodące kluby. W Turcji jest to Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas i naprawdę są to olbrzymie kluby. Myślę, że mieszkańcy, kibic naszego kraju nie mają świadomości, jakie wielkie pieniądze są wykładane tam na transfery, jak wielkie zainteresowanie. Stadiony, które tam w liczbie 30 tysięcy wypełniają się co mecz ligowy, którzy grają te drużyny u siebie. Jak duże zaangażowanie jest i polityków, i aktorów. W ogóle no, piłkarze w Turcji traktowani są jak gwiazdy Hollywood. Naprawdę mogą sobie pozwolić na wszystko. Śledzą ich dziennikarze, uwielbiają kibice. Oczywiście z uwielbienia do nienawiści jest tam bardzo mały krok, ponieważ jak to się mówi, tak naprawdę to jest traktowane jak religia. I rzeczywiście tak jest. Natomiast Grecja to jest Panathinaikos, Olympiakos i AEK. Także PAOK nie? Gniewa tym klubem. Ja grałem w PAOKu? Nie. PAOK jest tym czwartym klubem, który zawsze się dobijał do jak to się mówi, po puchar, po mistrzostwo, ale tam jest bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o Panathinaikos i Olympiakos, to są, myślę, zdecydowanie dwa najlepsze kluby. AEK ma takie swoje lepsze i gorsze momenty. Teraz zdaje się, że popadł w olbrzymie tarapaty finansowe. Ale generalnie, co łączy też te kraje, to że olbrzymie zainteresowanie i fanatyzm kibiców. Z tym, że w Turcji policja lepiej sobie z tym radzi. Rzeczywiście jest taka bardzo mocno zdeterminowana i bardzo jednoznacznie, że tak powiem, tam tych kibiców gdzieś stara się uspokoić, bo oni, no, jak to się mówi, gorąca południowa krew. Czasami to, co widziałem w tych krajach, sędzia znoszony z boiska na noszach, czy jak zawodnik, który schodzi z boiska, musi schodzić pod ochroną policji i tarczy tak naprawdę i cały czas uderzają w to kamienie, klucze, monety, to można zobaczyć tylko w tych krajach. W Grecji kibice sobie na więcej pozwalają. Pamiętam, jak z Panathinaikosem, właśnie jako zawodnik po oku, wygraliśmy 4-1, to po bramce drugiej i trzeciej kibice czyścili się razem z nami na boisku, wbiegając i sobie z niego schodzą. Policja kompletnie sobie z nimi nie radziła. To tam właśnie widziałem sędziego z Olympiakosem, kiedy graliśmy, którego znoszono na noszach pół godziny, mecz był przerwany, ale dlatego, żeby nie było rozruchów, sędzia z obandażowaną głową, chyba nawet ze szwami na głowie, wrócił i jeszcze na linii, bo był to sędzia liniowy, dokończył ten mecz. Też olbrzymie jakieś awantury pod stadionami również tam się zdarzały, czy właśnie kiedy przegraliśmy z ostatnią drużyną w tabeli właśnie w PAOK-u, czekaliśmy chyba 3 czy 4 godziny, żeby kibice, że tak powiem, rozeszli się do domu, bo mieli ochotę no, jednoznacznie wyrazić niezadowolenie z racji tej porażki. Także są to kraje, kiedy żyje się fajnie, kiedy drużyna wygrywa. Naprawdę, zapraszani byliśmy do restauracji, do sklepów, kiedy właściciele wychodzili przed sklep i zapraszamy, będzie nam miło, jak sobie tutaj wejdziecie i coś wybierzecie. Natomiast jak nie wygrywasz, jak grasz poniżej oczekiwań swoich kibiców, no to wtedy lepiej siedzieć w domu. I to łączy te dwa kraje chyba tak najbardziej.
Zakończyłeś już karierę piłkarską, ale podejrzewam, że nie zrezygnowałeś z aktywności fizycznej. Jakie sporty uprawiasz? No, głównie oczywiście piłkę nożną. Ja gram w reprezentacji artystów polskich. Jest ta nasza reprezentacja z Mistrzostw Świata Korea 2000 Jerzego Engela. Też teraz we wrześniu będziemy grali mecz z Włochami, z naszymi rówieśnikami. Poza tym czasami sobie chodzę na siłownię, czasem biegam. Tak generalnie, jeżeli chodzi o sport, to ograniczam się generalnie do futbolu, albo jako że jest tam przy tym i bieganie i robię sobie pompeczki czy ćwiczenia na mięśnie brzucha, to generalnie gdzieś tam staram się jakoś tam trzymać formę. To dlaczego warto uprawiać sport? Myślę, że przede wszystkim dla własnego dobrego samopoczucia, dlatego żebyśmy się nie zaniedbywali, dlatego ponieważ wysiłek fizyczny sprzyja wysiłkowi psychicznemu. Jeżeli rano ktoś robi sobie jogging, czy lekko się spoci przy jakimś niedługim nawet treningu 30-minutowym, to wydaje mi się, że lepiej egzystuje w czasie dnia, nawet jak ma ciężką pracę biurową, nawet kiedy ma jakąś poważną inwestycję czy podpisanie jakichś tam ważnych dokumentów, to mózg lepiej pracuje, gdyż ta poranna praca powoduje, że rzeczywiście pobudzamy go. A przy tym, jeżeli jeszcze do tego dopasujemy jakąś w miarę dobrą dietę, nie jemy za późno, nie powodujemy, że tak powiem, zapuszczamy się, bo organizm, który jest no, troszeczkę zatłuszczony, no to wtedy też inaczej funkcjonuje. Nasze serce musi przelać więcej krwi, musimy, jak to się mówi, więcej energii spalić na to, żeby po prostu normalnie funkcjonować. Także myślę, że dla samego zdrowia, żeby nie mieć cholesterolu, żeby nasze serce miało mniej pracy, bo przy obecnym trybie życia i tak, wydaje mi się, większość z nas ma dużo problemów i zmartwień. Do tego dochodzą oczywiście papierosy, z których też najlepiej byłoby zrezygnować z oczywistych i wiadomych względów. No cóż, to chyba wszystko. Polecasz sport? Zdecydowanie. Ja jako był sportowiec, ale też jako człowiek, który ma świadomość tego, że wysiłek fizyczny naprawdę wpływa na dobre samopoczucie. I o ile można powiedzieć, że sport wyczynowy nie do końca jest samym zdrowiem, tak sport amatorski i rekreacja zdecydowanie tak. Gościem mojej figury TV był dziś Radosław Majdan, były bramkarz m.in. Pogoni Szczecin, Polonii Warszawa i reprezentacji Polski.